I tutaj jest, nie wiem, to jest mezera stopni, czyli równi. Tutaj mam, nie wiem, Warszawa ma 52 stopni N. No i tutaj mamy, powiedzmy, koło podbiegunowe północne, czyli to jest 66 stopni, 34 minuty N. I tam są dwa takie dni w roku bardzo ciekawe, ale to jest tylko jedna doba. W czerwcu Słońce wykonuje taki ruch, tak? Czyli przez 24 godziny nie poda się pod linią horyzontu, a potem w grudniu przez 24 godziny jest całą dobę pod linią horyzontu. Czyli ten tor Słońca z bardziej prostopadłego na równiku robi się taki coraz bardziej poziomy, pochyły. Tak. Jak jesteśmy na samym biegunie, czyli to jest powiedzmy 90 stopni N, to w marcu Słońce krąży po linii horyzontu. 21 marca pokazuje się. Czas się nie kręci w czasie lekcji geografii. Potem właśnie po spirali przez 3 miesiące podnosi się do góry. 22 czerwca jest najwyżej. Potem przez 3 miesiące po tej spirali schodzi w dół. Aż do 23 września. Ale bardzo dokładnie. I potem 23 września ten sam ruch, jak gdyby taki poziomy, po spirali, pokonuje pod linii horyzontu. No. Także im jesteśmy dalej na północ, tym te tory wędrówki Słońca stają się takie bardziej poziome, horyzontalne. Na półkuli południowej jest odwrotnie. Czyli jak mamy koło podbiegunowe północne, to dzień jest w czerwcu, a noc jest w grudniu, potem jest około 20 minut. Ale